Sobeczka wychodzi na taką luksusową i wodę sobie można nabrać i toaletę zrzucić, więc spoko. 2400 forintów kosztuje taki 3-litrowy baniaczek. To jest chyba zamknięte, spuszczona jest woda. Jest trochę kamperków, zobaczcie, tam stoją. Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jesteśmy w Tokaju, na parkingu Spark Fortnite. Wczoraj w nocy wam mniej więcej pokazywałem, jak wygląda ten parking, ale za dnia on zupełnie jeszcze inaczej wygląda, zresztą zaraz zobaczycie. Nocka tutaj spędzona cicho, spokojnie, nic się nie działo, więc ze swojej strony mogę polecić tą miejscówkę. Tak wygląda ten parking, co prawda teraz w kałużach cały, bo tutaj w nocy nam jeszcze padało. O, a my tutaj stoimy sobie zaparkowani na kawałku jeszcze kostki, żeby nie nosić tego błocka całego. Ale tutaj wczoraj, zobaczcie, nie widziałem tego, bo tu było tak ciemno, że tu nic nie było widać. Ale tu można sobie na dół zejść. Jest zrobiony taki deptak, którym można iść w jedną stronę albo w drugą stronę. A my jesteśmy w ogóle przy takiej dużej rzece. Rzeka chyba Cisa albo Cisa, tak się nazywa. Widzę, że łódeczki też ludzie mają zaparkowane. Przejdziemy się tu kawałek, zobaczymy co tu jest. Chodź Lila, pójdziemy w tą stronę, bo akurat z pieskiem jestem na spacerku z rana samego. Zobacz, zwiedzimy okolice. Tylko do tego centrum z piwniczkami trzeba byłoby iść w tamtym kierunku, a tutaj bardziej idziemy do takiego centrum. Do głównej trasy zaraz dojdziemy, do mostu. Spoko miejscówka, powiem wam. W nocy wyglądała dwa razy gorzej niż za dnia, ale to chyba każda miejscówka tak w nocy wygląda, jak się przyjedzie. O, tu ładnie rzekę będzie widać. Poszedłem jeszcze teraz w drugą stronę, wiecie co? I ten deptak, zobaczcie, ciągnie się i ciągnie. Jeszcze spokojnie można sobie tutaj pospacerować. Ale mnie bardziej tutaj zaciekawiły te łódeczki, które tu są przycumowane. Mnóstwo tu łódek takich stoi. Zobaczcie, jak to wygląda. Niektóre oczywiście już tam dna dotykają, tak jak ta. To nie jest jedyna, bo tu co chwila jakaś jest przytopiona, o tu kolejna. Zobaczcie. No w ogóle tak wygląda trochę, jakby to wszystko tutaj niszczało. Nikt się tym nie zajmował, nie opiekował. Czekaj Lida, no zejdziemy tutaj, zobaczymy jak to wygląda. Tylko żebym ja do wody nie wpadł zaraz. Zakotwiczona tutaj jest do słupka. Ale w każdej woda stoi. Tutaj też macie takie miejsca parkingowe porobione. Tylko nie wiem, czy tu można stawać, bo tu są takie, wiecie co, domy. Zobaczcie. I nie wiem, czy to nie jest tutaj dla nich przygotowane po prostu te miejsca. Osobiście polecam stawać na tamtym parkingu, gdzie my stoimy. O, tu widzę, jest też woda. Patrzcie, można sobie nabrać. Zaraz zobaczymy, czy to działa. No, leci woda. Jakby ktoś potrzebował sobie uzupełnić, to można tu podjechać. Gdzie słupek jest? Tu jest też chyba toaleta w ogóle. WC. Co to za budynek zielony? Chodź Lila, zobaczymy co to jest. Plac zabaw dla dzieci, jakby się nudziły. A tu? Tu nie wiadomo co jest. Tutaj nie ma nic chyba. A nie, zobaczcie, toalety normalnie są. Więc możecie sobie ewentualnie kasetkę by było można zrzucić. 1 euro, tak? Dobrze ja to czytam, albo 200 forintów. Się płaci. Jak widzicie, miejscóweczka wychodzi na taką luksusową i wodę sobie można nabrać i toaletę zrzucić, więc spoko. My tutaj już nie zostajemy, zjemy sobie pewnie teraz jakieś śniadanko i później wyskoczymy z powrotem w to miejsce, w którym byliśmy wczoraj. Zobaczymy, jak to wygląda za dnia. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy wczoraj. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda tutaj za dnia. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to na pewno to, że jest więcej sklepów tutaj pootwieranych. Ale czy ładniej to wygląda niż wczoraj wieczorem? Nie wiem, sami ocencie. Plac, na którym wczoraj byliśmy. Tam piwniczki Rakoczego, które są oczywiście zamknięte. No i tutaj ta główna ulica. A korzystając jeszcze z takiego zdjęcia, które się tutaj znajduje, pokażę wam dokładnie, gdzie my stoimy. Patrzcie, tutaj jest ten parking, na którym my jesteśmy. Tu nawet dokładnie w tym miejscu my stoimy teraz. O, tu nawet kamperkę jakiegoś widać. I zobaczcie, przechodzicie sobie z tego parkingu, tutaj idziecie prosto. I my tutaj jesteśmy na tej ulicy. To jest ta główna ulica, więc zobaczcie, jaki kawałeczek macie od parkingu. Tutaj też jest piwniczka. Zobaczcie, do Bogo. Pincesze. Pinceszet. To ale też zamknięte, czy trzeba jeszcze tam na górę iść? O. Tak wyglądają. Takie bardziej
domy niż piwnice, nie? No chodź tam wejdziemy, zobacz, tam stoi jakieś winko, beczka jest, zobaczymy co tam jest. W każdym chyba domu jest jakaś winnica. Tu w sezonie by trzeba było przyjechać, no bo teraz to widzicie, praktycznie wszystko pozamykane. Słuchajcie, zapędziliśmy się w takie mniejsze uliczki, bo szukamy właśnie takich typowych piwniczek. No tutaj jest jedna taka, zobaczcie, tam widać drzwi do niej, no ale zamknięte. Tu jakbym się odwrócił w drugą stronę, tu jest kolejna. Ale też zamknięta, ta ładnie wygląda, nie? Fajnie to wygląda. Od 10 do 18, ale no niestety, nie dzisiaj. Praktycznie co brama jest jakaś piwniczka. Będziemy musieli tutaj wrócić, jak będzie trochę cieplej i sezon, bo teraz to wszystko widzę zamknięte, tutaj przynajmniej na tych bocznych uliczkach, nie? Wiecie co, bo tu jest bardzo dużo tych piwniczek, wchodzimy jedna, druga, ale to wszystko jest pozamykane. Może do tych domów rzeczywiście się wchodzi, ale to jak tłum idzie, to ty idziesz za nim, tak, nie? Ale to myślę, że a my wiesz, tak nie bardzo wiemy, czy tak wejść, nie wejść, także... Jest pewnie tak, że tutaj w sezonie, jak jest pełno ludzi, to każdy sobie wystawia przed bramę, bramy pootwierane, zapraszają, żeby wejść, degustować sobie winka. No teraz niestety to wszystko jest pozamykane, jak widzicie, więc idziemy z powrotem na tą główną ulicę i co brama jakiś piesek szczeka. A ja wam powiem, że od wczoraj mam jakieś kurde usztywnienie, dostałem szyi, coś nie wiem, czy mnie gdzieś źle spałem, czy coś, czy mnie gdzieś zawiało, po prostu mam głowę jakbym nie miał szyi po prostu, nie mogę ruszać za bardzo głową, więc może to trochę dziwnie wyglądać jak coś nagrywam, ale coś mnie szczykło. Przypomniało mi się też, że ta kamerka ma teraz nowe tutaj funkcje. Można zrobić takie obroty nią. Patrzcie jak to działa. O, akurat mam tutaj dzwon. O, takie wiralowe efekty. Jej, do góry nogami. Świat. I w drugą stronę możemy to puścić. I gdzieś tam sobie wykorzystać. Takie bajery teraz. Udało nam się dostać buteleczkę winka. Zobaczcie, Tokaj. Tokaj. Taką piękną. Ale wiecie co, bo wiedziałam, że w Bogaczu, tam gdzie sprzedają warzywa, to często są butelki z winem. I zobaczyłam tutaj warzywa, owoce, mówię, wejdę, zobaczę. No, tylko te buteleczki stały. Ale pani jeszcze mnie nauczyła jednej rzeczy. Jak się mówi dziękuję, to od razu wam powiem. Kosone. Kosone, tak? Także jak chodzicie ze sklepu, to możecie powiedzieć kosone. Ja już teraz się nauczyłam. Także winko, słówko znamy i chyba idziemy dalej. Na końcu tej uliczki udało nam się znaleźć taki sklepik typowy z winkami. Zobaczcie, tak się nazywa. Tutaj praktycznie na samym początku. Można sobie też tutaj magnes kupić. To się pomina, tam kupuje taki, będziemy kupować magnesik. Tokaj, bo takiego nie mamy. A jeszcze wam pokażę tutaj te winka, jakie oni tutaj sprzedają. Tutaj taki pan zapraszający nas do wejścia w kaloszach, żeby nie było. I zobaczcie, takie wina można sobie tutaj kupić. 2400 forintów kosztuje taki 3-litrowy baniaczek, 1,5-litrowy 1300. Ale to nie tylko takie można kupić, zobaczcie tutaj dalej. W takich butelce po oleju możecie też kupić za 800. Przeróżne są tutaj. Tu już butelkowane. Butelkowane od 2,5 do 4000 forintów. Tu macie takie butelki, takie buteleczki. O, i takie jak my kupiliśmy, zobaczcie. 1500, dokładnie, my tyle samo zapłaciliśmy, 1500 forintów za 0,7. Wziąłam dwa winka, takie małe beczułki. A w tych beczułkach wzięłaś po prostu? Tak, w beczułkach wzięłam. Ja jednak mam zaufanie do tych beczułek. Jedno jest wytrawne, jedno jest półsłodkie. Będziemy pewnie degustować później i zobaczymy, to wam opowiemy, tak, które. Półsłodkie wzięłam typu muskat. O, muskat. No bo ja tu pokazywałem tą wystawkę, nie? Tutaj. Wiesz, które wzięłam? Tam było coś napisane, muskat. Tu macie nawet po polsku napisane, zobaczcie. Półsłodkie, tak, półsłodkie, półsłodkie. Polaków tu znają też. Sarga muskotali, o, muskotali. A, będziemy czyli próbować. Taki stylu muskat i jedno wytrawne, bo wczoraj jak próbowaliśmy te w kieliszkach, to to wytrawne też było dobre, nie? Jesteśmy już praktycznie na miejscu i teraz tak jeszcze taka refleksja nas naszła a propos tej budowli, która tutaj stoi przy tym parkingu i tak rano tak wyszedłem z psem, to stwierdziłem, że to chyba muszą być jednak butelki wina. No bo nic innego mi to nie przypomina. A wam co to przypomina? Co autor miał na myśli to budując? Bo patrzyłem nawet na mapach Google, to nie jest oznaczone co to jest.
Ale ktoś miał taką wizję i takie coś wybudował. Dla mnie to butelki wina. Nie wiem, bo to może dopiero budują, bo tu jest ogólnie taki trochę teren w budowie, tam też jest ogrodzone. Może tu powstanie, wiecie co, jakiś lepszy parking. Może mają na to jakąś wizję tutaj. Powiem wam, że w Tokaju na tą chwilę to praktycznie, gdzie byście nie poszli, to jakiś remont. Coś, jakąś drogę remontują, jakieś podwórko, coś się dzieje, więc możliwe, że jak sobie tutaj przyjedziecie na przykład kiedyś tam, to to miejsce już będzie zupełnie inaczej wyglądać. A my już jesteśmy na miejscu i zaraz wam powiemy, gdzie jedziemy. Trochę jeszcze słów o Tokaju, co nam się podobało, znaczy, a co nam się nie podobało. Miasteczko jest bardzo ładne, bardzo klimatyczne, fajne, wiecie, no tutaj to jest otoczone zielenią, rzeka, tak, te winnice, no, super sprawa, tylko wiecie... W sezonie że, chyba, nie? Ale w sezonie właśnie, bo gdzieś nam tutaj zabrakło tego takiego gwaru, takiego harmidera, no, żeby tego to, wiecie, żeby można było sobie pochodzić, popróbować tego winka, a tutaj tak idziecie, to teraz to wszystko pozamykane, bo jest tak ponuro, trochę szaro, wszędzie tutaj remonty jakieś teraz, więc pewnie zostawimy sobie jeszcze tutaj to na sezon, nie? Na sezon, tak, właśnie byśmy zajrzeli tutaj w sezonie i wiecie co, jeszcze jest jedna rzecz, tutaj są takie te domki hobbitów, one są około 35 km stąd, mieliśmy zamiar tam pojechać, ale chyba odpuścimy, bo obawiam się, że tak, deszcz, pogoda... Deszcz ma zaraz tutaj zacząć padać, więc my też stąd chcemy uciec i tam nie idziemy, bo tak, nie sezon. Pewnie wszystko będzie pozamykane, tak? I stwierdziliśmy, że skoro i tak w sezonie to wrócimy, to zobaczymy sobie wszystko razem, a my chyba się wybieramy teraz na termy już, prawda? Tak, ruszamy na termy tutaj polecane przez znajomych. Przez Roberta i Gosię do Tiszafuret jedziemy. Zupełnie nowe miejsce, zobaczymy jak wygląda, bo są takie małe podobno termy. Tak, ale takie, żeby sobie odpocząć, troszeczkę się pomoczyć, także ruszamy do Tiszafuret. Wybraliśmy opcję dróg bezpłatnych, no to jedziemy sobie takimi teraz drogami, ale powiem wam, że jak na razie nie jest źle, co nóż jakaś tam wioska, ale te wioski to zobaczcie, praktycznie każda jedna to jest bardzo podobna do siebie. Te domki tutaj po prostu przy drodze stoją z jednej, z drugiej strony i tak zazwyczaj wyglądają te wioski tutaj na Węgrzech. Ale zwróć uwagę, że wszyscy mają właśnie te rolety w oknach. Dlatego nie było wczoraj tych świateł widać. Może mają, ale co myślisz, że na noc zasłaniają rolety? Tak, myślę, że zasłaniają. Każda jedna praktycznie, w każdym jednym domu. O, zobacz, tutaj handelek kwitnie. To tak jak u nas prawie. Bazarek mały. Sklepik. Bank. O, i to jest... Powtarzalność w tych wioskach węgierskich jest bardzo duża. Praktycznie co będziecie przejeżdżać, to jedna i taka sama. Jesteśmy już niedaleko naszej pierwszej miejscówki tutaj i powiem wam, że jedziemy sobie tymi bocznymi drogami i ich jakość jest, powiem wam, że na razie w miarę dobra. 24 km. O, nawet mamy, tak, Tisze Furet, 24 km. Teraz mamy taki fragment trochę słabszy, ale powiem wam, że dużo dróg tutaj na Węgrzech też jest od nowa zrobionych, wyremontowanych, więc jedzie się naprawdę przyjemnie. Jesteśmy właśnie w Tisza Furet. Tak się prezentuje to miasteczko, takie dosyć większe chyba nawet miasteczko. Do termi, do kempingu został nam jakiś kilometr, zaraz powinniśmy być. Nigdy tutaj nie byliśmy, zobaczymy przynajmniej jak wygląda nowe miejsce. Gdzie tutaj? Prosto jeszcze? Na skrzyżowaniu? Tak. Prosto. O, coś jak kojarzy ten. Ja nie wiem, czyśmy tędy nie przejeżdżali, bo kojarzy ten tutaj tą Pepsi, ten napis taki, tak. Widzicie? Tam, taka ładna puszka Coca-Coli. Jesteśmy, praktycznie kemping przy samej głównej drodze, ale coś tutaj pusto. Nikogo nie ma? Coś tam jest, jakieś pracownicy, nie wiem czy to otwarte czy nie. Jest otwarte. A nie wiem czy tutaj to działa. Idziesz się zapytać? Czy to jest... Przejdź dalej, zobaczmy te termy. Aha, bo to są termy, tak? Dobra. No tu widzę, że tu nikogo nie ma, wiecie co? Tu nie wiem, czy to nie jest zamknięte. Niby brama otwarta. Patrzcie, jest hydrant. Tutaj na Węgrzech te hydranty są bardzo często, więc można sobie w każdym, tutaj w każdym miasteczku praktycznie wody nalać. Ktoś tam się kąpie? Czekajcie, jedziemy tam, jeszcze kawałek przejdziemy, tam widzę, że jest taki parking. Nie, tu wody nie ma w ogóle. To jest chyba zamknięte, spuszczona jest woda. No jak to? Pusto, bez wody są termy. Przyjechaliśmy na termy, na których nie ma wody.
O masakra, no nie ma. Nie ma, nie? Spuszczone wszystko jest. Wszystko o, tu jest parking. Czekajcie, tutaj skręcimy może. No i taki tutaj zawód trochę, bo kemping o ile był chyba otwarty, chociaż nie wiem, bo nie zatrzymaliśmy się, to w basenach nie ma tutaj wody. Widzieliście, tutaj są takie dwa baseniki po prostu prostokątne i w żadnym nie ma wody, więc bez sensu nam tutaj po prostu zostawać. Słabiutko. Co robimy troszkę, w ogóle? No nie wiem. Nic, ja muszę sprawdzić, bo ja troszeczkę notatek sobie porobiłam. Trzeba poszukać tutaj na mapie, może będzie tutaj coś w okolicy jeszcze ciekawego. Tylko, żeby było otwarte. A jak nie, no to co? I lecimy chyba na kolejny gdzieś tam punkt nasz. Chociaż już się zrobiło późno i wolałbym się zatrzymać niż jeździć. Dobra, nic, poszukamy czegoś i damy wam znać, gdzie lecimy. Po wnikliwej tutaj analizie mapy stwierdziliśmy, że pojedziemy chyba do... Berek-Furdo. Tak, to do jest... Do Berek-Furdo, tak. Sprawdziliśmy, Berek-Furdo jest otwarty, jest to w ogóle chyba kemping i te termy są całoroczne, więc zobaczymy, jak to wygląda teraz, o tej porze roku, bo my byliśmy w Berek-Furdo kiedyś, nie? Tak, byliśmy kiedyś tam w wakacjach. Latem, no to latem to zupełnie inaczej wygląda, a przyjrzymy się teraz, jak to funkcjonuje w takiej porze jesiennej. Jedziemy do Berek-Furdo. Zbliżamy się pomału do następnego naszego przystanku, ale powiem wam, że ta droga jest po prostu tutaj fatalna. Jedzie się jak na wybojach. Zobaczcie zresztą, jak ten tir tutaj się buja. Jedziemy 50 na godzinę. Po prostu szybciej się nie da, bo byśmy tutaj zęby potracili wszyscy. Powiem wam, że zastanawiamy się tutaj z Pauliną, czy w Polsce są jeszcze w ogóle takie drogi. Tak krzywe i tak dziurawe po prostu. I to jest, wiecie, to nie jest jakaś droga biała czy coś, tylko to jest żółta droga krajowa. Sami słyszycie chyba, co tu się dzieje. Łata na łacie. Właśnie wjechaliśmy do Berek-Furdo. Zobaczcie, tak wygląda jesienną porą Berek-Furdo. Samochodów trochę jest, powiem wam. Zobaczcie, ludzi też się trochę kręci. Więc nie jest źle. Kop, widzę, jest otwarty. Bo zazwyczaj tam, gdzie byliśmy, to był zamknięty. Tutaj wejście jest, po lewej stronie. Jest tutaj otwarte. Chyba trochę nawet ludzi tu przyjechało sobie na termy, powiem wam. A my gdzieś tutaj w lewo skręcimy, bo kemping jest na tyłach jakby term. No, tu się jeszcze nie wszystko poskładało. Może na weekend się coś tutaj odpala. A my jedziemy jeszcze kawałek, tutaj przejedziemy i my skręcamy tutaj w lewo i tu już powinno być widać kemping. O, jest trochę kamperków, zobaczcie, tam stoją. Tu zawsze są ludzie, powiem wam. To jest taki trochę drugi bogacz. Albo do bogacza, albo do Berek-Furdo ludzie jeżdżą. No jest parę załóg. Pewnie większość to Polacy. Myślisz? No tak mi się wydaje, no. Wszyscy skupieni tutaj, widzisz? O, no tak, no Polacy, masz rację. No. Dobra, wjeżdżamy, gdzieś się tutaj ustawimy zaraz. Sprawy w recepcji załatwione, trwało to z 15 minut, tutaj stałem, zanim Paulina załatwiła, bo podobno tak długo to trwa. Tak, bransoletki dostajemy, Paulina już ma założone? Tak, już mam założone. Bo z tego nie wejdziemy, tak? Na termę. Nie, na baseny nie. Takie Berek-Furdo, fioletowe. Ile zapłaciliśmy? Ile tu w ogóle zostajemy? Bo nie wiem. A ja w ogóle nie wiem, ile wzięłam cennik, także sobie policzymy. Aha, nie płacimy teraz, nie, tak? Nie, nie, a to nie. Co tak długo trwało? Meldowanie tylko? Tak, pani tam pytała, gdzie się urodziliśmy, kod pocztowy, miejsce urodzenia. Mówię, że nie cały, cały życiorys trzeba opadać. Tak, no. Dobra, no to słuchajcie, jedziemy gdzieś chyba tam się ustawić, gdzie wszyscy stoją, bo z tamtego miejsca jest chyba najbliżej do, na termy te, które działają, bo ogólnie ośrodek jest dosyć duży, tylko tu są bardziej takie zewnętrzne termy, to jak w lato sobie przyjedziecie, to na pewno tutaj nie będziecie żałować, bo to też jest dosyć fajne miejsce, a my sprawdzimy, co jest otwarte zimą. Jedziemy się ustawiać. No, stanęliśmy tutaj, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Jest trochę błoto. Albo tu bliżej, wiesz? Tu podjadę może, żeby po prostu wychodzić od razu na to. No tak blisko chyba nie, bo tu już nikt nie przejedzie, nie? Ja mogę tutaj przyjechać, przesunąć się bliżej, wiesz, do tego. Tak na równo z drzewem stanę po prostu, żeby tu na trawę wychodzić. A nie tam na błoto. Nie ma gdzie stanąć, tak? No to zostaniemy tutaj, tylko ja przejadę tutaj bliżej, nie? Żeby nie...
Nie stać w tym błocie, dobra. Słuchajcie, trochę przeparkowaliśmy kampera tak, żeby tutaj, zobaczcie, wychodzić sobie na trawkę, no bo tam widzieliście, było błoto, więc tak zostajemy. Nie będziemy tutaj się z daszkami rozstawiać, nic takiego, bo jak coś, to bardziej słońca szukamy niż się przed nim chowamy. Na termy się idzie w tamtym kierunku, ale gdzie dokładnie to już nie pamiętam, bo my to dosyć dawno byliśmy. A tutaj w ogóle mamy prąd wykupiony, czy jak? Nie, nie braliśmy, nie braliśmy prądu, tak? A miałem wziąć? Nie, no chyba nie, mamy EcoFlowa naładowanego jeszcze całego, więc nam tutaj te parę dni powinno wystarczyć. Tak sobie tutaj będziemy stać. Poznaliśmy już tutaj sąsiadów, sami Polacy praktycznie tutaj są, tylko jeden Węgier z przyczepką przyjechał. I teraz tak, my sobie idziemy na termy. Termy są otwarte do 18, więc dzisiaj chcemy sobie wykorzystać ten czas jakby dla siebie. Nie będziemy wam pokazywać, bo już jest ciemno, się zaraz zrobi, więc bez sensu. Jutro sobie pójdziemy z rana, a my jak coś, to się widzimy w późniejszym czasie. A my idziemy trochę się pomoczyć. Witajcie w kolejnym dniu na kempingu w Berku. Jak widzicie, tutaj od samego rana nam świeci słońce, bardzo ładna pogoda się zrobiła. Zobaczcie, niebieskie niebo, bez żadnej chmurki. To będzie chyba jeden z takich cieplejszych dni tutaj na naszym wyjeździe na Węgrzech. Ja już w ogóle gotowy jestem, żeby iść na termy. Patrzcie, już krótki rękawik. Tutaj mam spodenki już założone, kąpielówki, żeby tylko sobie wskoczyć do basenu. Wczoraj byliśmy sobie tutaj wieczorem i już poznaliśmy te termy, jak wyglądają, które baseny teraz funkcjonują, które są wyłączone. Później sobie pójdziemy na te termy, to wam pokażemy, jak to wyglądają, ale zobaczcie, tutaj dostaliśmy też wczoraj cennik w ogóle za kemping, bo tutaj nie płacicie nic z góry, tylko po prostu przy wyjeździe się rozliczacie, więc możecie sobie siedzieć, ile tam uważacie. I my wczoraj sobie przeliczyliśmy, to ile nam tutaj wychodziło? To 9600? Tak, bo to jest za dobę. Tak, bo jeszcze mamy zniżkę na kartę ACSI, nie? 10% tak, tak. Tutaj też jest. Dodajmy, że my to nie wzięliśmy prądu tutaj, bo jakby nie potrzebujemy w tym momencie. Czyli tak mniej więcej nas tutaj wychodzi 9600 forintów, to będziemy płacić około 110 zł za dobę z dostępem do term i kempingiem, tak, wszystkim, tak. Nie? Tylko bez prądu, no to co wam mówiliśmy. Prąd jest dodatkowo płatny chyba 250 forintów. Nie, 2000. No to jest jakieś tak 25 zł. 2000, no to za prąd jakbyście chcieli dodatkowo, no to jeszcze tam około 24 zł powiedzmy trzeba było dopłacić. Ale my dopłacamy jeszcze 800 forintów za pieska. No, tak, no tak, za psa jeszcze jest dodatkowo. No tutaj macie cały cennik, jak chcecie to sobie możecie zastopować i zobaczyć. I w ogóle są tutaj tanie domki, tak? Bo ty wczoraj patrzyłaś. Tak, bo wiecie co na przykład znalazłam, że są czteroosobowe domki. Ja nie wiem, czy one teraz funkcjonują, czy one są na tyle ciepłe, że można w nich mieszkać, ale czteroosobowy domek to jest koszt około 200-210 zł za cały właśnie domek. To nie jest od osoby. Także wydaje Taniutko. Mi się, że dużo, dużo taniej niż w Polsce. Tylko nie wiem, czy teraz tu można przyjeżdżać do domku, bo nie widziałem, żeby ktoś był w domku, ale może trzeba się dopytać po prostu. Ciekawe, czy one są ogrzewane, prawda? No, słuchajcie, my mamy tutaj już prawie gotowe śniadanie, chcemy dzisiaj dosyć wcześnie pójść, żeby wam tam nagrać, pokazać, żeby jak to wygląda. Żeby mało ludzi było, no ja się też zaraz przeskakuję szybciutko w kostium i lecimy. Co do term, to już zobaczycie sobie to w kolejnym vlogu, na który was teraz zapraszam. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu już wkrótce.